Witam w kolejnym odcinku teleturnieju Ludzie kontra Kamienie. Programy, gdzie można w 10 minut zarobić nad 50 tysięcy złotych. A w poprzednim odcinku grał z nami Dymil. I zapraszamy go teraz. Zapraszamy go tutaj. Witam, witam ponownie. Witam cię bardzo serdecznie. Dokończymy dzisiaj naszą grę. Przypomnij może, skąd przyjechałeś. Przyjechałem z Głuchoma, z małej miejscowości. Pojechałem z Kliniewickiej. Okej. Okay. Co no? Jak się czujesz przed dzisiejszą grą? Dokończeniem gry? Czuję się dobrze i myślę, że zgarnę po każdą pulę dzisiaj pieniędzy. Przypomnijmy tylko, że Dymil na ten moment ma 35 tysięcy i Kamienie ani razu dobrze nie odpowiedziały. Dobrze, przypomnę zasady, jakby ktoś nie wiedział. Albo kontynuujmy może najpierw grę, przy następnym zawodniku to przypomnę. Tak więc, gotowy jesteś? Tak, gotowy. Tak więc kontynuujemy poprzednią grę w Ludzie kontra Kamienie. Pierwsze pytanie po przerwie między odcinkami brzmi: ile postaci w grze Minecraft upuszcza jabłko, gdy zginie? Kamienie udzieliły odpowiedzi. O kurde, Minecrafta to ja dawno nie grałem, więc... to ciekawe. Czy w ogóle jest taka... Nie kojarzy... w jakichś update'ach nowych. Nie, pójdę tak jak... Dobra. A zaryzykuję. Jedna postać. Zaryzykuję. Okej, okay, zaznaczam odpowiedź 1. Kamień nie udzieli odpowiedzi 0. Wiesz może, jaka to mogła być postać? Wydaje mi się, że mógłby... być to wieśniak, ale nie jestem pewien. Kto? Jeszcze raz? Przypomnij, wieśniak? Wieśniak. Więc tak. Jest tylko wieśniak według ciebie, nikt więcej, tak? Chyba tak. Z tego co kojarzę, chyba tylko on, ale nie jestem pewien. Tak, 100%. Okej. To ci powiem, że to. Że. Jest taka osoba, znaczy osoba, awatar, jest taka postać w Minecrafcie, jest to awatar twórcy gry Markusa Persona. Tak więc odpowiedź 1 jest dobra. Oj, ale warto. Tak więc dodajemy ci na konto 5000 zł, masz 40 000 zł na swoim koncie, podskakujesz jeden poziom w drabince i jesteś o krok od wyjścia z programu z pieniędzmi. I to takiem pokaźnie, bo z główną nagrodą. Byleby teraz Kamienie dobrze nie odpowiedziały, no. No, byleby nie. Mówiłeś też wcześniej, ale jak i w poprzednim odcinku, że interesujesz się geografią. Możesz się czymś pochwalić w tym zakresie? Oj, znaczy, takim może moim... Znaczy, to bardziej takie personalne osiągnięcie jest, że niecałe 12 minut potrafię nawet wymienić, znaczy wypisać tam na mapie wszystkie państwa na świecie, więc... No. Dobra. To jest pewnie osiągnięcie, więc no. Skoro, to może dla rozluźnienia przed tym pytaniem wymień wszystkie państwa Europy może teraz. Tak z mocą. Oj, wszystkie państwa Europy. No dobra, to będziemy lecieć od góry. Norwegia, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Polska, Czechy, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Kosowo, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Serbia, Bośnia, Chorwacja, Włochy, San Marino, Watykan, Malta, Cypr, to już jak to kto chce, Szwajcaria, Liechtenstein, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Andora, Monako, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia. Chyba niczego nie zgubił. Nie jestem pewien, czy Rosję wymieniłeś na przykład. Wymieniłem Rosję. Okay. Chyba wymieniłem. Należą się wielkie brawa za wymienienie wszystkich. Powiedzmy, że wszystkich państw. Nie mam jak tego zaraz sprawdzić, ale... Wielkie brawa się należą. Wszystkie państwa europejskie z raportu ONZ myślę, że też będziesz kojarzył. W sensie ogólnie są należące do ONZ-u.
Oj, do ONZ-u. Oj, Ale nie, mówimy nie. tylko o Europie. Spokojnie. Bo pytanie brzmi: ile krajów znajduje się wyżej niż Islandia, Dania i Norwegia w raporcie ONZ z 2018 roku dotyczącym szczęścia na świecie? Sami nie udzieli odpowiedzi. Jak kraje? Islandia, Dania, Norwegia. Znam ten sport i teraz tak się zastanawiam. Mówiłem, że to są jedne z najszczęśliwszych krajów na świecie. Ale czy jest kraj, który jest szczęśliwszy? Dobra. Przypomnę ci to pytanie, może zaważyć o tym, że wyjdzie z główną nagrodą. Wiemy, wiemy, więc naprawdę mi zależy, ale kurczę. Często słyszałem o tym raporcie i wiem. Nie, jednego mi, teraz pytanie jednego kraju mi brakuje. Nie jestem pewien, czy on jest wyżej, czy niżej. Dobra, powiem, że jeden kraj jest tylko wyżej od tych trzech. Zaznaczam odpowiedź 1. Kamienie udzieli odpowiedzi 1 również. I teraz pytanie, jaki twoim zdaniem to mógł być kraj? Według mnie Kanada. A w Europie może? Bo nie przez przypadek przy tym pytaniu wcześniej wspominałem o Europie. Nie zapomniałeś może jakiegoś kraju stamtąd? Europie. Tak. Wyjaś Islandia, Dania i Norwegia były wymienione, Tak. tak? Tak, były wymienione te trzy kraje. Kurczę, no. Jest to nie pasują mi inne kraje z Europy, no. Z Europy, no. No chyba, że jakiś Malta albo Luksemburg może. Wyżej. A to wyżej, no to Finlandia jedynie, bo chociaż Szwecja. Jeden z tych dwóch, jak my, co prędzej, jak myślisz? Chyba bardziej Szwedzi są szczęśliwsi. I tu się mylisz, bo bardziej Finowie. Finowie mieli O. zagarnęli tam pierwsze miejsce. Ciekawostka, Polska znalazła się na 42 pozycji dopiero. No tak, to akurat wiem, że. Więc niestety, nie udało ci się zdobyć głównej nagrody, bo kamienie też dobrze Aj. odpowiedziały. Ale, więc musimy ci oddać połowę pieniędzy na ten moment. Ale dodaję ci 10 tysięcy i wychodzi też fajna suma, bo w sumie dawno takiej sumy nie mniej niż tych 50 tysięcy w pierwszym odcinku, to chyba w tym sezonie jeszcze nie padła tak wysoka wygrana. Wychodzi ze 130 tysiącami złotych. Gratuluję ci. Oj, dziękuję, dziękuję. Chociaż nie ukrywam, że liczyłem jednak na ten, na tego fulla, ale no, niestety, kamienie się w tym jednym pytaniu okazały się jednak mądrymi stworzeniami. Na co wydasz te pieniądze? No, myślę, że może jakieś tournée po Europie. Całkiem dobry cel. Kibicuję ci, żeby ci się to udało za te 30 tysięcy złotych. I co? Dziękuję ci za grę. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia Państwu. Tak wyglądała w zasadzie zakończenie gry Dymila w naszym programie. A już teraz z kamieniami przyjdzie z nami się zmierzyć Nudziarz. Zapraszamy. Witam cię. Witam wszystkich widzów, witam, może być w godzinach po prawie wieczornych. Powiedz, skąd do nas przyjechałeś? No, tak jak ostatnio, czyli powstaje ta sama miejscowość z Warszawy. Właśnie, przypomnijmy, ludzie brał udział już w pierwszym sezonie nagrań. W pierwszym odcinku się nie mylę, nie? Tak, i wygrałem 37 250. Nie, no, czyli 7,5 tysiąca z tego co pamiętam, ale... No, może tak można powiedzieć. No dobra, wiesz co? Może być, że Przejdźmy do trochę się końca. zmieniło przez to wszystko, co się działo na świecie. No, pandemia, jak ktoś mówi, cały świat wywrócił do góry nogami. Rzeczywiście, bo my się tu widzieliśmy przed pandemią. Rzeczywiście. Tak, no, przed, jak ktoś mówi, piekłem. Dosłownie przed chyba 2 tygodnie jakoś przed? Jakoś tak. Chyba bardziej tydzień mi się bardziej pasuje, ale może 2 tygodnie się okazać. W każdym razie. Tak, przyjechałeś do nas z jakąś osobą towarzyszącą, czy tak jak ostatnio byłeś? Razem, no, jak ktoś mówi, samotnik. No dobra. Wyjaśnię ci zasady, wiem, że już grałeś, ale Dla co? tych, którzy nie oglądają odcinków. Tak.
Zostajesz tam za start 25 tysięcy złotych. I teraz, za każdą twoją dobrą odpowiedź na pytanie, na które można zawsze odpowiedzieć tylko 0, 1 lub 2, otrzymujesz 5 tysięcy złotych. Za czwartą dobrą odpowiedź otrzymujesz 10 tysięcy złotych i kończysz grę. Ale równolegle odpowiadają z tobą kamienie i teraz tak. Kamienie przy każdej dobrej ich dobrej odpowiedzi zabierają ci połowę pieniędzy, a przy czwartej... Jeżeli się obaj mylimy, to nic nie tracimy. Tak, to będzie wynikać z tego, co mówiłem, będę mówił, nie? Przy czwartej dobrej odpowiedzi kamieni kasujemy ci wszystko, ale najpierw zabieramy, potem dodajemy, więc w sytuacji 4-4 ma dostać 10 tysięcy złotych od nas. Tak, jeszcze tylko dopowiem, że odcinki z Emilem i z Nudziarzem będą w opisie. To co, możemy chyba zaczynać? Możemy, oczywiście. Tak więc, rozpoczynamy grę w Ludzie kontra Kamieniem. Pierwsze pytanie do ciebie. Ile słońc posiada fikcyjna planeta Tatooine, z której pochodzi Luke Skywalker? Słucham? Jak jeszcze raz pytanie, bo nie to słyszałem. Ile słońc posiada fikcyjna planeta Tatooine, z której podchodzi Luke Skywalker? Kamień już udzielił odpowiedzi. Ja dość najszczerze, że oglądałem ten, między innymi, Gwiezdne Wojny, bardzo fajny film. No, z charakterystyką nawet z różnymi z klasykami, szczerze. Najpierw muszę pomyśleć, bo Tatooine to mi się skojarzyło na początku, że miejsce wydaje się dość nietypowe, ale był nawet w podobnym miejscu, nawet Makłowicz, w miejscu podobnym do planety Tatooine, jeszcze rzecz. I chyba mówił o, jeśli się nie mylę, o dwóch słońcach, bo nie wiem, czemu mi się skojarzyło, bo jedno słońce jest na górze, a takie opadające jest, nie wiem, czemu mi się... Tylko jeszcze moment, muszę pomyśleć, czy to jest słońce, czy to jest przypadkiem księżyc. Bo to jest jednym słowem, z jednej strony wydaje się proste pytanie, ale z drugiej takie podchwytliwe. Czy to jest dwa, czy jeden właśnie? Bo to jest takie nierozwiązujące. To znaczy? Nierozwiązujące to znaczy? No, bo mi się skojarzyło, że... Ja bym to nazwał, że z jednej strony dla mnie Tatooine mał zawsze dwa słońca, ale może być tak, że Tatooine może mieć taki podniby, że jedną część ma normalnie słońce, a drugi ma taki, szczerze nie wiem czemu, księżyc taki kolorowy, ale najwyżej jest trochę, mówi się, stracę, wezmę dwa. Okej, to znaczy odpowiedź dwa. Kamienie udzieli odpowiedzi jeden. Skoro mówisz, że miała dwa słońca, to słońce mają nazwę, więc myślisz, więc może, wiesz może, ile, jak się nazywają te słońca? Moment, żebym się tylko nie pomylił, jeden... To chyba jeden nazywał się... Chyba... Kepler jakoś, czy inaczej? Albo nie wiem... Bo mi pierwsza myśl to Kepler 16b tylko mi przyszło do głowy, a drugi to nie pamiętam. No, to nie jest Kepler, bo te słońca się nazywają Tatu 1 i Tatu 2, więc to jest poprawna odpowiedź. No, a jak się nazywają? No, dostałeś 5 tysięcy na swoje konto i poskakujesz ten poziom w drabince. A te słońca się nazywają, już ci mówiłem przed chwilą, Tatu 1 i Tatu 2. A, czyli tak trochę możesz... Można powiedzieć, że... Z jednej strony nazwa planetowa, ale z drugiej może kogoś zmylić. Dopowiem jeszcze, że ta planeta posiada 3 księżyce. Właśnie, księżyce, o tym nie pomyślałem. No dobra. Oglądałeś może jakieś filmy Disneya? Oglądałem każde i czasami miałem albo normalne sny, albo nienormalne. Jakie to nienormalne sny ci się pojawiały, nazwijmy to po tych filmach? Z Dumbo. To znaczy, jaki nienormalny sen się pojawił? No, że słoń latał, chodzi o to, że latał, to jeszcze dziwniejsze, że latał i miał... Latał, chodził normalnie, a potem miał kły jak nietoperz. I co robił z tymi kłami? Sysał krew, jak to się mówi, nie mówiliście, kobietom. No po co?
Nie wiem, jak zobaczyłem to sobie w myślach, ktoś się obudziłem. Nie chciałem znać szczegółów. Okej. Okay. Dobra. Kto wszedł? A. Okej, okay, widzę. Dobrze. No to nas... Obaj miało być. Okej. Okay. Tak więc przejdźmy może do tego pytania. Ile imion krasnoludków w polskiej wersji filmu Disneya Królewna Śnieżka nie kończy się na K? A my nie udzieli odpowiedzi. Może. Klasyka filmów Disneya, chyba nie wiem czemu się skojarzyło z latami 30, bo to był... Pamiętam, chyba to były lata 30 w kolorze, pamiętam, przed tym Przeminął z wiatrem. Oglądałem ten film na pewno. Bajkę też. Oglądałem wiele rzeczy, nawet adaptację. Ale Królewna Śnieżka, Siedmiu Krasnoludków. Żebym się tylko nie pomylił, na K nie zaczynają się. Momencik, na pewno było... Czekaj, żebym się tylko nie pomylił. Czekaj. Był na pewno Gburek, Wesołek. Jeszcze raz, nie zaczynają się na K. Nie, przepraszam, nie kończą się na litery K, się czytałem. A, dobra. Na pewno jest Gabcio, moment. Żebym się tylko nie pomylił. Czekaj. Szczerze się, ja mam jeszcze liczę, bo mam typ, ale muszę sobie dobrze policzyć. Ilu dokładnie to brzmi? Bo to jest z jednej strony, myślę sobie nad... nie wiem czemu, ale... Momencik, żebym się tylko nie pomylił. Na pewno, jak mówiłem, był Mędrek, Gburek, Wesołek, Śpioszek, że ile krasnoludków tu chodzi. Szczerze, pierwsza myśl to był jeden, bo szczerze, gdyby było na przykład, nie wiem, więcej, a stawię więcej, ale najwyżej stracę połowę, to będzie jeden, że tylko jeden krasnolud nie kończy się na K. Okej, okay, zaznaczam odpowiedź 1. Kamieniu udzielił odpowiedzi również 1. Aj, nie będzie remis. Jak myślisz, jaki to był krasnoludek? Gabcio. Dobrze. Ale nie do końca dobrze. No. Odejmujemy ci połowę pieniędzy, 15 tysięcy na koncie, dodajemy ci 5, może 20 na koncie. 20 tysięcy oczywiście. No, tak. Jesteś 2 kroki od wygranej w zasadzie, więc myślę, że tak, mimo wszystko niezła sytuacja. Powiedz mi, podróżowałeś trochę? Najlepsza rzecz, jedyny tylko raz byłem w ogóle za granicą, na Litwie. I gdzie tam byłeś, jakie miasta zwiedziłeś, jakie zabytki? Przejeżdżałem bardziej przez Kowno i Wilno. I... Ciężarówką. No pogoda była ładna, architektura szczerze przypomniała mi bardziej lata 80 niż współczesne. Szczerze. No dobrze. A po Polsce może trochę pojeździłeś? No jeździłem dużo razy. Gdzie na przykład? Spokojnie, Nina, Podlasie, bardziej Kaszuby. Mhm. A jakie konkretnie miasta tam zwiedziłeś w tych Kaszubach? W Kaszubach to Kościerzyna, Chojnice. Przechodziłem nawet przy chyba Barku Gunaldowym Borów Tucholskich. Wiele razy robiłem różne rzeczy, ale... No, było różnie, ale się zawsze udawało wracać. Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy może do pytania. W której z 20 dzielnic Paryża znajduje się Louvre? Której z iluś dzielnic? 20. Paryża. Tak. Boże, które... Moment. Paryż 20... Muszę sobie policzyć, bo nawet... To jest pytanie z tyłu. Nie wiem, bo nie byłem. To jest szczerze. Żebym się tylko nie pomylił, w której z dzielnic. Wiadomo, Paryż składa się z 20, a w którym się znajduje Louvre, mamy. Chodzi o to, na której dzielnicy? Tak.
Tak, na jakiej dzielnicy? Szczerze, mamy tylko jeden typ, że w pierwszej nazywa się Louvre. Louvre? Louvre. Louvre? No, tak się, słyszę, tak się nie wiem, może wymawia, ale tak stałem, że pierwsza dzielnica, że, czyli Louvre. Louvre. Czyli jeden. Okej, okay. Zacząłem odpowiedź jeden. Kamienie udzieliły odpowiedzi 0. A wiesz może, jakie w tej dzielnicy się znajdują jeszcze zabytki, skoro mówisz, że to jest pierwsza dzielnica Louvre? Że... Moim zdaniem znajduje się taką, że to jest... Słyszałem, że to jest najstarsza dzielnica Paryża. Że znajduje się tam też ogrody chyba. Nie wiem, czy to są tulipanowe, czy jakoś... Na pewno tam się znajduje... Nie wiem. Ten ogród znajduje się kaplica i most. Tylko nie wiem, czy to jest Londres, czy Post Nów, ale i jeszcze Place Concorde. Bo tyle wiem, bo szczerze nie pasuje na przykład na Elizę. No dobrze, powiem ci, poprawna odpowiedź na to pytanie to jest jeden. Więc dodałem ci 5 tysięcy na twoje konto, masz 25 tysięcy na koncie i jak dobrze pójdzie, to możesz nad 35 tysiącami zakończyć nasz program. Pierwsze dzielnica to jest w ogóle centrum geograficzne miasta. Znajdują się tam ogrody tulipanowe, oraz oprócz tego sklepy w Les Halles. Właśnie, bo mi się skojarzyły te tulipany najwyższe rzecz z Holandią. Bo mi tulipany zawsze z różami też jeszcze kojarzą. Z Holandią zawsze. Mhm. Rozumiem. A orientuję się troszkę w historii sztuki? Jedna rzecz, historię lubię, ale sztuka to różnie to ze mną bywa. Dlaczego różnie? Bo nie chodzę na muzeum sztuki. Oj tak, może być... ale na pewno ci coś podoba w historii sztuki, może wiem, coś... że nie. No coś może się podobać, ale różnie może być z moimi upodobaniami. A jakie na przykład lubisz? Szczerze takie historyczne, nie wiem, takie bitewne. To znaczy? Przykładowe obrazy? Waldem albo... Nie wiem, czy ktoś namalował bitwę pod Wołyniem, ale mi się tak skojarzyło, albo bitwę pod Kircholmem. Bitwa pod Kircholmem z tego sobie miała swój obraz, a bitwa pod Wołyniem wydaje mi się, że nie. Ale nie traktuj mnie tu jako jakiegoś eksperta, bo sam nie siedzę mocno w historii sztuki. A w jakich innych dziedzinach sztuki też może siedzisz oprócz tego, oprócz malarstwa? Jakieś jeszcze mam swoje nie, ulubione... Wychodziło rzeźbiarstwo, ale wychodziło tak, że przynajmniej zrobiłem... Dostałem zadanie, zrobiłem i zaliczyłem. I tyle w temacie. Mhm. A jakie rzeczy rzeźbiłeś na przykład? Wazon. Jaki ten wazon wyszedł? Miał jakieś wzorki? Miał wzór po prostu wazy i tyle. Taki w stylu azjatyckiej. Aha, w ten sposób. Okej, rozumiem. I co? Funkcjonował potem ten wazon? Kwiaty w niego mogłeś stworzyć, czy nie? Nie rozpatrz się. Słucham? Działa do dzisiaj. Słucham? Działa. Działa do dzisiaj. O. No to dziwi mnie to, czemu w to nie poszedłeś w sumie, skoro sprawdzałeś się w tym. Może i było dla mnie dobrze. Wolałem co innego. A co? Szczerze wolałem, jak ktoś mówi mi inny zawód niż taki, wybrałem kucharstwo, skończyłem tamten i byłem zachwycony przynajmniej. Właśnie, nie mówiliśmy o tym jeszcze. Jak sobie radzisz jako kucharz? No, na razie nie chodzi, że pracuję, tylko po prostu nie pracuję, bo chciałem pójść na drugi zawód, ale na razie, jak to się mówi, nie mówmy, bo było zachowanie. No dobra, a jako kto pracujesz, bo w sumie też o tym nie mówiliśmy. No tego... jako sklepikarz. Sklepikarz? Z tego co nie ma takiego zawodu akurat. No, ale wolałem tak w skrócie, bo działam w sklepie. A, w tym sensie, okej, rozumiem. Czyli jako sprzedawca, tak? Mhm. W jakim sklepie pracujesz? Można powiedzieć, że elektronicznym. A co tam sprzedajesz? Telefony, może gry? Aha, no to elektroniczny się łapie jak najbardziej. Dobrze. Skoro wiemy już, czym się zajmujesz, no życzę ci, żebyś się spełniał jako sprzedawca. Ale przejdźmy do może finałowego pytania. Pytanie brzmi. Może. Ile brwi posiada Mona Lisa? No, przeproszeniem, dałeś pytanie. Dalsze już Mona Lisa to widziałem. Kamień nie odpowiedzi już.
Jasne, rozumiem. Mona Lisa. Taka chyba. Leonardo da Vinci, chyba wybitny obraz człowieka. Ile ma brwi? Ja zawsze bardziej mówię, że. Szczerze, nie wiem czemu. Bo zawsze mi się wydawało, że ona może mieć brwi, albo może mieć podstęp, czy ona w ogóle ma brwi. Ale moment, muszę pomyśleć. Bo szczerze, jej uśmiech był taki normalny, ale zarazem taki podejrzliwy. W jakim sensie podejrzliwy? Z jednej strony dla mnie się uśmiechała, ale z drugiej taki jakby niechęci. Nie wiem, znaczy, nie wydaje mi się, że tak. Dlaczego tak uważasz, że już niechęci? Powstały takie teorie spiskowe, bo już robią tyle, nie wiem, speców, że sprawdzają jakby, nie wiem, wyniki, takie zbliżenia, jak czy naprawdę uśmiechała się, czy tak po prostu uśmiech, ale taki potem chowała. W jakim sensie chowała uśmiech? No, że z jednej strony normalnie tak była lekko się uśmiechała, a z drugiej już tak jakby... Aha, czyli na siłę mocno w tym sensie, tak? Tak, okej, okay, rozumiem. Ależ, no, ale brwi to... Moment, teraz mam dylemat, bo z jednej strony mam taki ten, który może pasować, a z drugiej taki, który mam wątpliwości. Zastanawiam się między 0 a 1, ale szczerze... Jeżeli stracę, to jeszcze będzie ciekawa rywalizacja na koniec. No to najwyżej, jak już mi ryzyko będzie, wybierz 0. Okej, okay, znaczy odpowiedź 0. Kamień udzielił odpowiedzi 1. I cię robi ciekawie. No. Ale żeby rozładować troszkę emocje, może jeszcze chwilkę porozmawiamy. Kojarzysz jakieś inne dzieła Leonardo da Vinci? Bo Mona Lisa jest, jak nie patrzcie, go działam. Tylko muszę sobie przypomnieć, była chyba Ostatnia Wieczerza. Była Ostatnia Wieczerza, owszem. No. Się nie mylę. Nie, mi się... nie jestem pewien, czy to malował Da Vinci akurat. Mi się wydaje, że malował. Nie jestem do tego pewien, no ale dobra, nie będzie. Co sądzisz o jego obrazek? Jeszcze miało mi się kojarzy... On chyba narysował... Madonnę Benoit, jeśli się nie mylę. Nie jestem do tego przekonany. Damę z Łasicką jeszcze mi się kojarzy. A, no to damę z Gronostajem, nie z Łasiczką. Ale nie tak to miało. Znaczy tak, tak się przyjęło, nie, ale tytuł jest z Gronostajem. No. I próbował jeszcze robić szkicy wojowników, mi się tyle wydaje. Nie wiem, nie siedzę aż tak w tym temacie. No i szczerze to tyle, bo dalej to już tyle wiem. Dobrze. Okej, okay, a skoro widziałeś ten obraz Mona Lisa, nie? No. Czy ci się kojarzy, że aby ona miała jedną brew? Szczerze, jak patrzyłem z bliska, bo nawet teraz poszedłem nosem z lupą. Masz Mona Lisa w domu? Nie patrzył spokojnie, nikt nie patrzył, żeby na tego dziwaka po prostu wziąłem pod lupę. I pierwsza myśl myślałem sobie, cholera, czy ona ma rzeczywiście brwi? A nie ma, tak uznałem. Czyli mówisz, że nie ma brwi, tak? No. Tak. I miałeś rację. No. Tak więc gratuluję ci bardzo, bo dostajesz 10 tysięcy złotych na konto i robisz drugą największą wygraną w tym sezonie. Wygrywasz w naszym programie 35 tysięcy złotych. Dziękuję ci bardzo za grę. Powiedz, no. Na co wydasz te pieniądze. Szczerze, no na razie to się dzieje, to na razie jak ktoś mi zachowam dla siebie, a dalej jak to minie, to może jakiś, nie wiem, fajna podróż na Bałkany przydała. Dlaczego na Bałkany akurat? Chorwacja mi się najbardziej spodobała po okolicach, zdjęciach. Chorwacja jest całkiem ładna, nie powiem, że nie. No taki bym wybrał, bo miałem jeszcze opcję numer 2, czyli Gruzję. Z tego powodu. Rozumiem. No dobra. Dziękuję ci za grę, kibicuję ci, żeby to się udało z 350 złotych. I jak ktoś mówi, jak ktoś lubi gry takie ekscytujące, to zapiszcie się do niego. Dziękuję bardzo. A dziękuję za reklamę. Dziękuję, do widzenia. A jeżeli Państwo chcą wziąć udział w naszym programie i też, tak jak Pan Nudziarz czy Pan Dymil, wygrywać po 30, po 40 tysięcy złotych, czy nawet po 50, zapraszam do tego, do formularza zgłoszeniowego w opisie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dobranoc.